Mari, przygotowałaś maszynę do gorącej czekolady? To wygląda tak smakowicie! O nie! Nasza maszyna chyba ma dziurę! Tylko uważaj, Walter! Ta czekolada jest bardzo śliska! Kari, bądź ostrożna! Twoja maszyna się zepsuła! Bawicie się w chowanego? Super ciężarówko! Mamy problem w naszej cukierni! Kerry i Walter potrzebują twojej pomocy z maszyną do gorącej czekolady! Tylko uważaj! Podłoga jest śliska! Ach, mało brakowało! Super ciężarówko! Chyba będziesz musiał się transformować! Auć! To musiało boleć! Maszyna wciąż wypluwa gorącą czekoladę! Starasz się zatkać ten wyciek? Szukasz panelu sterującego? Świetna robota, super ciężarówko! O nie! Co tym razem się zepsuło? Szybko! Użyj swojego gadżeciku! Użyjesz swojego promieniu zamrażającego, żeby zamrozić wylatującą czekoladę? Tylko ostrożnie, super ciężarówko. Świetna robota! Udało się! Jakie to pyszne! Dziękujemy ci za twoją pomoc, super ciężarówko. Witaj, Krokomilu. Co robisz z tymi beczkami po oleju? Krokomilu, beczka przecieka. O nie, ropa zanieczyszcza ocean. Wow, co to za fajny piruet. O nie, olej rozprzestrzenia się w kierunku rekinów. Trzymajcie się z dala od oleju. Super ciężarówko, w oceanie jest wyciek ropy. Ropa zagraża rekinom. Nadszedł czas na transformację. Super Łódź jest gotowa, by uratować rekiny. Zacznijmy od pierwszego rekina. O nie, rekin nie jest wystarczająco szybki. Olej go dopadnie. Super ciężarówko, użyj swojej sieci rybackiej.
Zabierzmy cię z dala od ropy. Teraz jesteś bezpieczny. Nadal masz dwa rekiny do uratowania. Uratujmy drugiego rekina. O nie! Ropa blokuje drogę. Niezły ruch. Wskakuj, rekinie. Zapnij pasy, rekinie. Super łódź zaraz poleci. Zabierzmy rekina do bezpiecznej strefy. Mały rekinek jest otoczony przez ropę, a ona go dosięga. Nie możesz dostać się do malucha jako łódź. Czas na transformację. Super helikopter uratuje małego rekina. Nie martw się, maluchu, super ciężarówka już tu jest. Dalej, rekinie, złap się płozy. Mam nadzieję, że nie będzie bolało. Rodzina rekinka została oficjalnie uratowana. Nadal masz ocean do posprzątania, super ciężarówko. Czas na twój super gadżet. Super odkurzaczem możesz wyczyścić wodę. Świetna robota, super ciężarówko. Spójrz tam, to krokomir. Wciąż wyrzuca śmieci do oceanu. Uważaj, super ciężarówko. O nie, super ciężarówka tonie. Krokomil płaci za swoje łotrostwo. Patrz tam, super ciężarówko. Uratowały cię rekiny, super ciężarówko. Ale gdzie jest krokomil? Mały rekin chce się upewnić, że krokomil nie będzie już szkodził naturze. Cześć, Matylda. Mamy dzisiaj duży ruch na ulicy. Na szczęście twój robot-asystent Matylda jest tutaj, aby pomóc. A doktor Zig ma swoje plany wobec Matyldy robota. Doktor Zig wygląda podejrzanie, prawda, super ciężarówko? Po co jest to jajko, doktorze Zig? Robocie Matyldo, czy wszystko w porządku? O nie, doktor Zig kontroluje robota. On zamienił ulicę w bałagan. Robot Matylda ucieka. Nie możesz złapać go sam, Matylda. Matylda potrzebuje wsparcia super ciężarówki. Czas na transformację. Super policyjna ciężarówka jest gotowa do zatrzymania robota Matyldy. Użyj swojej syreny, aby przejechać przez korek kuliczny. Co pan znowu robi? Robot Matylda kradnie Jeremu lody. Wcale nie jest to zabawne, doktorze Zig. Policja jedzie po ciebie. O nie, uważaj! Lody oślepiają samochody policyjne. Nie widzą. Całe szczęście lody nie uszkodziły wam oczu. Doktor Zig i Matylda robot już uciekli. Słyszycie to? To syrena Matyldy robota. Podążaj za dźwiękiem, a znajdziesz go. Tam jest robot Matylda. Doktor Zig też musi być blisko.
To wasza szansa, żeby go złapać. Ruszamy. Zatrzyma się do Korzysi. Uciekinierzy kierują się w stronę kanału. Zdobądź kontroler i powstrzymaj doktora Ziga przed użyciem robota Matylda. To tylko kwestia czasu, zanim policja dopadnie cię, doktorze Zig. Doktor Zig planuje skoczyć przez most. Przyspieszcie, przyjaciel. Co za ryzykowne posunięcie, doktorze Zig. Wygląda na to, że robot Matylda nie pojedzie za tobą tym razem. Już za późno. Nie dacie rady przeskoczyć mostu. Słup ciężarówką. Musisz zdobyć ten kontroler. Czas na użycie gadżetu. Światło helikoptera pomoże ci odbić kontrolę. To szaleństwo musi się skończyć, doktorze. Mówiłem ci. Świetnie. Przywróćmy Matyldę Robota do normalności. Witaj z powrotem, Matyldę Robocie. Robocie, zatrzymaj uciekinierów. Doktorze Zig, jest pan aresztowany. Więzienie sprawi, że doktor Zig nauczy się być grzeczny. Obowiązki wzywają Matyldę. Potrzebujesz pomocy? Wow, Jerry mknie niczym rakieta. Ha, to mi wygląda na bardzo nietypowy wyścig. Wow, tylko spójrz na tych fanów! Jerry, nie wolno się śmiać z wolniejszych. Jerry, ostrożnie! O nie, Jerry! Chyba będziemy potrzebować pomocy. Karl, ktoś cię potrzebuje! Super ciężarówko, ruszaj do akcji! Jerry i Bobby są już niedaleko superciężarówko. Zobacz tam, na rzece. Nasza rzeka jest zabrudzona tymi śmieciami. Co z tym teraz zrobisz, superciężarówko? Jerry, super ciężarówka, zaraz się zajmie tym bałaganem. Świetny pomysł, super ciężarówko. To działa. Widzisz, Bobby, nie ma się czym martwić. Super ciężarówka wie, co robić. Jerry, następnym razem musisz być trochę bardziej ostrożny. Też chcesz pomóc, Jerry? Jakie to miłe z twojej strony.
Chociaż może lepiej powinieneś zostawić to super ciężarówce. Jerry! Super ciężarówko na pomoc! Jerry, trzymaj się! Jerry, szybko chwyć super ciężarówkę! Super ciężarówko, użyj swojego gadżetu! A co to takiego? Kolejna akcja wykonana na piątkę, super ciężarówko. Wszyscy są ocaleni. Wow, tylko spójrzcie na Jerry'ego. On umie pływać. Pa, przyjaciele, do zobaczenia. Wow, Rocky, jakie to jest imponujące. Twój tato jest fantastyczny, mały Rocky. Mały Rocky, myślę, że ty też potrafisz takie triczki. Spróbuj. On jest w tym dobry. O nie, mamy pożar. Płomienie są zbyt wysokie. Nie możesz go dosięgnąć. Jest tylko jeden pojazd, który może nam pomóc. Karol, zatrzymaj się. Mamy wielki problem. Mały Rocky jest uwięziony przez płomienie. O nie, on jest w wielkich kłopotach. Musisz mu pomóc. Jaką transformację wybierzesz, Karl? Będziesz musiał jakoś przelecieć nad tymi płomieniami. Tylko jeden pojazd, który dosięgnie małego Rockiego. I to jest właśnie super samolot. Nie widzisz małego Rockiego przez ten dym? I co teraz zrobimy?
kwiczu mu. To dobry pomysł. Przeleć przez tą chmurę, żeby ją rozproszyć. Dobra robota, super ciężarówko. Rocky, twój synek zaraz będzie uratowany. Super ciężarówko, a co z pożarem? Czy zdołasz go ugasić? Ugasisz go wodą? Ha, oczywiście. Kieruj strumień na ogień, super ciężarówko. Tak! Pożar został ugaszony! Brawo, super ciężarówko! Uratowałeś małego Rockiego i prawdopodobnie całe lotnisko! Mały Rocky, przydałby ci się prysznic! Przez ten dym cały jesteś czarny! Ha? Masz pomysł, super ciężarówko? To jest genialny pomysł! Miłego prysznicu, mały Rocky! Kolejny dzień uratowany przez super ciężarówkę! Do zobaczenia! Hej, Penny! Widzę, że znalazłaś nowy sposób na rozładowywanie ładunku! Haha, doskonale! Dobra robota, Carl! To trochę przypomina mi grę Tetris! Czy znasz tą grę wideo? O, chyba przyjąłeś nagłówkę! Musisz mieć oczy dookoła głowy, przyjacielu! Ktoś w mieście ma kłopoty! Dzieciaczki przebrały się za Avengersów i bawiły się przy kanale! Wtedy most zwodzony otworzył się, żeby przepuścić Bobiego! Jedno z dzieciaczków postanowiło przeskoczyć most! Niestety ta zabawa nie skończyła się dobrze. Dzieciaczki spadły z mostu i wylądowały na pontonie, który ciągnie Bobby. A w dodatku Bobby dostał młotem Thora i stracił przytomność. Tak jest, super ciężarówko. Musimy ich natychmiast uratować. Aha. Super ciężarówko, mówisz, że nie możesz pomóc im z brzegu kanału? Musisz wejść do wody. I co teraz zrobisz, super ciężarówko?
Złapiesz dzieciaczki w swoją siatkę? Muszę to zobaczyć. Ciekawe, jak działa ta siatka. Jest uratowany. Dzieciaczki, jedźcie wzdłuż kanału za superciężarówką. O nie, ten magnes przyczepił się do siatki. Nie możemy pozwolić, żeby wpadł do wody. Zrób coś, superciężarówko. Jesteście wszystkie całe? Haha, widzę, że świetnie się bawicie w tym niebezpieczeństwie. Mamy teraz jeszcze jeden problem. Bobby wciąż jest nieprzytomny. Musimy go zatrzymać, zanim dostanie się do oceanu. O nie, siatka nie zadziałała. Bobby jest zbyt duży i ciężki na nią. Masz pomysł? Czy to czas, żeby użyć twojego gadżetu? Laser telekinetyczny? Tak jest! Spróbuj zatrzymać Bobiego! Bob jest bardzo ciężki, ciągnij mocno, superciężarówko! Chcecie mu pomóc, dzieciaczki? W końcu jesteście Avengersami! O nie, superciężarówka się męczy! Zaraz straci siłę! Bobby, obudź się! Zaraz wpłyniesz do oceanu! Tak! Udało się! Bobby i superciężarówka są uratowani! Superciężarówka ma rację, dzieciaczki! Musicie zawsze pomyśleć dwa razy, zanim coś zrobicie! Bo to, co zrobiliście, było niebezpieczne! A przy okazji, wasze kostiumy są rewelacyjne! Twój własny rekord? Ha, coś się dzieje na placu zabaw. Sprawdźmy to. A, dzisiaj pierwszy dzień powrotu do szkoły. O nie, to jest duch! On goni dzieciaczki. Musisz je natychmiast uratować, Karl! Do akcji! Już dobrze! Super ciężarówka już tu jest! Tam się ukrył ten duch? Już dobrze, super ciężarówka! Ty go wystrasz! Super radiowóz policyjny! Złap go, super ciężarówko! Mamy cię! Zaraz, zaraz, to jeden z dzieciaczków! O nie! Szybko, skacz na dach! O, mało, brakowało! O, mama!
Spokojnie, maleńki. Super ciężarówka ściągnie cię na ziemię. Tylko jak to zrobi? Aha. Oczywiście. Użyję swojego gadżetu. Dobrze, tylko spokojnie, maleńki. Musisz być bardzo ostrożny. Tylko żeby cię nie porwał wiatr! Uwaga! Wow, całe szczęście nic mu nie jest. Nie chciało ci się iść do szkoły, więc postanowiłeś wszystkich postraszyć? I proszę, proszę, jest wasza nauczycielka. Gotowi do zabawy? No to lecimy! Karuzela! Haha, bawcie się dobrze, moi mili! Niezły strzał, super ciężarówko! Aha. Ciasto gotowe na święto dziękczynienia? A co ten łobuz knuje? O nie, on ukradł ciasto! Gdzie on się tak spieszy? Przejechał waszą piłkę. Koniec gry. To były twoje ciasta? Super ciężarówko, musimy pomóc Kerry. Uwaga! Masz go, super ciężarówko! O nie, on ucieka! Super ciężarówko, uważaj! Teraz zagraża bezpieczeństwu na drodze. Jest coraz niebezpieczniej. Super ciężarówko. Te stalowe rury Billiego zaczynają się toczyć. Musisz je zatrzymać. Chyba pora użyć twojego gadżetu. Super ciężarówko. Możesz przesunąć te dwa samochody z ulicy? Oh.
świetnie, super ciężarówko. Teraz jedziemy po te rury. Mam nadzieję, że to podziała. Świetna robota! Tu ukrył się Krokomir! Łap go, super ciężarówko! Kerry, twoje ciasta wróciły na miejsce dzięki super ciężarówce. Teraz jesteśmy gotowi na święto dziękczynienia. To wszystko dzięki tobie, super ciężarówko. Możemy się teraz delektować tym pysznym ciastem. Czasem dobrze jest po prostu odpocząć i podziękować za wszystko, co mamy. Uważaj, super ciężarówko! Okrążenie! Okay. Dalej, super ciężarówko!
Świetna robota, super ciężarówko! Wyglądasz świetnie, super ciężarówko. Super ciężarówko. Czy to auto wygląda zupełnie jak ty? To jest fałszywa super ciężarówka, która udaje ciebie. Ona dziwnie się zachowuje, zupełnie jak robot. Czemu to auto udaje ciebie, super ciężarówko? Super ciężarówko, nie! Nie podchodź za blisko! Trzymaj dystans! Jedźmy za nim, zobaczymy, gdzie pojedzie. Nie pozwól się zauważyć, super ciężarówko. Krokomil zbudował kopię super ciężarówki. Chce w ten sposób ukraść lody. Zabierz kontroler. Och, ależ on niemiły. O nie, super ciężarówko. On jest dla wszystkich okropny. A wszyscy myślą, że to prawdziwy ty! Super ciężarówko, zrób coś! Super ciężarówko, znów wyglądacie identycznie. Musisz wygrać ten konkurs siłaczy, żeby dowieść, że ty jesteś prawdziwy. Ten zły wygrywa. Musisz go wyłączyć pilotem. Tam jest Krokomil, super ciężarówko. Zdobądź pilota. Teraz on się zakamuflował. Użyj swojego gadżetu. Chyba znalazłeś Krokomila. On wciąż używa pilota, super ciężarówko. Teraz każdy widzi, że to robot. Dziękujemy ci za ratunek, super ciężarówko. Ten milkshake jest przepyszny. Mniam, mniam. Skąd one się pojawiły? To jest misja dla super ciężarówki. Hmm.
Zobacz, ktoś tam jest na wzgórzu. Karl, musisz go powstrzymać. Och nie! Super ciężarówko! Zrób coś! Aha. Niech wszyscy jadą do piekarni Kari. Tam możecie się ukryć. O nie, super ciężarówko. Uważaj! Gazu, super ciężarówko. Ben, zaraz uberwie gałkę. Wszystko w porządku, super ciężarówko? Jak dostaniemy się na drugą stronę? Masz jakiś pomysł? Oczywiście! Twój super gadżet! Zróbmy to! To laser? Doskonale! To już koniec, Krokomilu! Nie tak szybko, przyjaciel! Haha, ale tchórz! Co? To znów Krokomil? To tylko taki żarcik! Do zobaczenia, przyjaciele! W naszym miasteczku zima w pełni, a wszyscy świetnie się bawią w śniegu. Co to było? O nie, Krokomil ma nowy wynalazek! Super ciężarówko, pora ruszać do akcji! Thank you.
Aha. Aha. O, wygląda na to, że bardzo się to podoba dzieciaczkom. Krokomil wciąż zamraża nasze miasto. Znajdź go, super ciężarówko. O nie, tylko nie maszyna do naleśników curry. O nie! Twoje koło utknęło! Szybko, super ciężarówko! Musisz znów się transformować! Doskonale, super ciężarówko. Teraz pomóżmy dla Curry. Wszystko w porządku? Ups! Tak jest! Zaczynamy wiercenie! O nie! Tunel jest zablokowany! Dasz radę się przewiercić? Idealnie! Tam jest Krokomil! Stój! Wow, ty też masz promień zamrażający? O nie, mamy kłopoty! Teraz posmakujesz swojej własnej broni, Krokomilu. To miło z twojej strony, że bawisz się z Krokomilem. Ale ekstra, basen z piłeczkami. Ale długa kolejka. Hej, Krokomilu! Krokomilu! Ten dzieciak jakoś tak dziwnie wygląda. Aha! Przebrałeś się, Krokomilu. Chciałeś nas oszukać. Och nie, on wrócił. Och nie! On chce użyć swoich magicznych jajek. Och nie! Super ciężarówko, zrób coś. Doskonale!
Dalej, super ciężarówko! Złapiesz go! Orety! Super ciężarówko! Jak teraz się wydostanie? Tak! Pora na transformację! Dziękujemy, super ciężarówku. Ale co z Krokomilem? Nie możemy go tam zostawić. Dalej, Krokomilu. Uda ci się wydostać. Super ciężarówko. On nie daje rady. Tak jest! Wyłowimy go jak rybkę! A więc, panie Krokomilu, czy ma pan coś do powiedzenia? Krokomil mówi, że przeprasza. Przecież to takie proste. Wystarczy, że staniesz w kolejce. Pospiesz się, super ciężarówko. Nie możesz się spóźnić, kiedy impreza jest na twoją cześć. Gazu, jeśli się spóźnisz, to kto odbierze klucz do miasta? Uff, w samą porę. Co się stało, super ciężarówko? Co? Jest jeszcze jedna super ciężarówka? Ale kim on jest? Czego on chce? Ostrożnie! On jest zły! On chce wprowadzić chaos w mieście! O nie! Gdzie on się podział? O, mam co do tego złe przeczucia! Czekaj, czy to zły doktor Zig? Co on tu robi? On jedzie w stronę parku. Powinieneś za nim pojechać, super ciężarówka. O nie, całe miasto jest teraz przeciwko tobie, super ciężarówka. Co to jest? Patrzcie, tu doktor Zig. Musisz za nim jechać, super ciężarówko. Wygląda naprawdę podejrzanie. On ucieka. Możesz potrzebować trochę dodatkowej pomocy, super ciężarówka. Jedzie w kierunku tunelu, super ciężarówka. Nie pozwól mu uciec. Zła super ciężarówka? Co tu się dzieje? Oczywiście. Doktor Zig musiał być tym, który stworzył twojego złego bliźniaka. Niedobry.
Miej się na baczności, super ciężarówko. Nie ufaj temu oszustowi. O nie, doktor Zig i twój zły bliźniak próbują uciec. Musisz ich powstrzymać, super ciężarówko. Druga super ciężarówka jest dobra, ale ty jesteś lepszy. Dalej, super ciężarówko, prawie ich dorwałeś. Rozdzielają się. Musisz wybrać, kogo gonić, super ciężarówko. Dobry wybór. Najpierw musisz powstrzymać swojego złego bliźniaka. Berry, uważaj! O nie! Berry jest w tarapatach. Musisz mu pomóc, super ciężarówku. No dalej, super ciężarówko. Czy poważnie o tym myślisz? Czas na transformację. Nadmuchiwane pływaki. Świetny pomysł, super ciężarówko. Dobra robota. Tak, inne samochody widziały całą akcję ratunkową, super ciężarówko. Wiedzą, że to nie ty byłeś tym złym. Wszystko w porządku, Berry. A teraz powstrzymajmy doktora Ziga i fałszywą super ciężarówkę. Więc kradzież klucza była twoim planem przez cały czas, ty szalony doktorze. Ale to już koniec, doktorze Zig. Ten klucz nie należy do ciebie i nie zasługujesz na niego. Nie martw się, super ciężarówko. Pozwoliłeś im uciec tylko ten jeden raz. To chyba dla ciebie, super ciężarówko. Naprawdę na to zasługujesz. Klucz do miasta należy do prawdziwych herosów. Witaj, super ciężarówko. Maluchy chyba boją się małego pająka. Spójrz, pająk jest nieszkodliwy. Co jest nie tak z dziećmi? Wow, pająk stał się ogromny. O nie, musisz go zatrzymać, zanim kogoś skrzywdzi. Doktorze Zig, zmieniłeś rozmiar pająka. Miasto samochodów wpadło w panikę. O nie, Walter utknął w pajęczej sieci. Musisz go uratować. Samochody nie pozwalają ci ruszyć do przodu. Nadszedł czas na transformację. Radiowóz policyjny. Użyjmy syren, by oczyścić drogę. To działa! Pająk chce zaatakować Waltera. Pospiesz się, super ciężarówką. W samą porę! Wszystko w porządku, Walter? Nie martw się, super ciężarówka cię uwolni. Jesteś wolny, Walterze. Idź poszukać bezpiecznego miejsca. Super ciężarówka zatrzyma pająka. Uważaj! Było blisko. Jesteś w pułapce, wielki pająku. Super ciężarówko, doktor Zig jest za tobą. O nie, doktor Zig znów używa lasera na pająku. Schowaj się, super ciężarówko. Przy tych rozmiarach pająk zniszczy miasto. Tam jest doktor Zig. Musisz zabrać laser doktorowi i użyć go, by przywrócić pająka do normalnego stanu. Jesteś aresztowany. Super ciężarówko, zatrzymaj. O nie, doktor Zig kryje się za pająkiem.
Musisz zdobyć tę broń. Czas użyć twojego gadżetu. Mhm. Super magnes przyciągnie broń. Za późno, żeby ją odzyskać, doktorze Z. To działa. Pająk wrócił do normy. Lepiej nie uciekaj w tamtym kierunku. Ostrzegałem cię. To by dało nauczkę doktorowi Zigowi. Sprowadźmy pająka z powrotem, gdzie jego miejsce. Przy tym rozmiarze pająk jest przyjazny. On nawet chce się bawić.